Witam po przerwie, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim kolejnym gościem jest Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Witam panią prezes bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak pani odnajduje ten pierwszą niedzielę, gdzie był zakaz handlu? No przede wszystkim zacznę od tego, że tą pierwszą niedzielą była tak naprawdę pierwsza niedziela miesiąca, kiedy tak naprawdę społeczeństwo nie wiedziało, że ta druga niedziela to jest ta właściwa niedziela zakazująca handel w niedzielę. Co tak naprawdę pokazuje, że powinniśmy być świadomi tego, że ustawa, która weszła w życie, ograniczająca handel w niedzielę, będzie stwarzała dużo wątpliwości i problemów, jeśli chodzi o zapamiętanie, która niedziela jest otwarta, która jest zamknięta. Obserwowaliśmy oczywiście w tą niedzielę, drugą niedzielę miesiąca, że klienci przyjeżdżali większą ilością w piątek i w soboty. Znaczy w tą pierwszą niedzielę to w ogóle byliśmy wszyscy mocno zaskoczeni, ponieważ to były tłumy klientów w sklepie w sobotę i w piątek, w przekonaniu, że niedziela jest nieczynna. Więc tutaj dla nas to też było o tyle utrudnione, że nie byliśmy przygotowani na takie masowe odwiedziny sklepów. A czy to oznacza, że bo dużo mówiło się, że sieci mogą ponieść straty finansowe w związku z tą niedzielą, gdzie sklepy będą nieczynne, czy ten napływ klientów taki masowy może spowodować, że jednak strat nie będzie aż taki duży? To nie jest tak. Generalnie my mamy swoje estymacje i antycypujemy, że jednak ten obrót w ciągu tygodnia nie zostanie wyrównany w ciągu 6 dni w tygodniu, ponieważ jest gro klientów, którzy wyłącznie robią zakupy w niedzielę, te większe zakupy, mówię o takich zakupach, czy w centrach handlowych, czy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, wybierają się na te zakupy z całą rodziną. Są to również osoby z małych miejscowości, miasteczek, które tak naprawdę muszą zaplanować taki wyjazd rodzinny na pół dnia praktycznie, tak żeby spędzić ten czas z rodziną, również korzystając z atrakcji i różnych imprez organizowanych, nawet chociażby dla dzieci w tych centrach handlowych. Są osoby oczywiście młode, które pracują bardzo dużo, dorabiają często w innych miejscach pracy. Są studenci, którzy chcą pracować w niedzielę, którzy mają jedyną możliwość zarobkowania tak naprawdę w niedzielę, więc ten handel oczywiście rozkłada się różnie w różnych formatach. Z całą pewnością najbardziej ucierpią sklepy przygraniczne. Już dzisiaj słyszymy, że klienci polscy, klienci wyjeżdżają na przykład chociażby do Czech na zakupy, tak w niedzielę, czyli to pokazuje ewidentnie, że klienci chcą korzystać z handlu w niedzielę. Tam obrót spadnie około 20-30%. Będą z całą pewnością poszkodowani przedsiębiorcy polscy w małych butikach, którzy handlują w niedzielę. Szczególnie właśnie taki towar, który jest nie kupowany na co dzień, bo nie wychodzimy codziennie na zakupy po odzież, po obuwie, po jakiś, nie wiem, sprzęt AGD, tylko planujemy takie zakupy, powiedzmy, w perspektywie czasu, impulsywne zakupy. To jest duży odsetek też obrotu dla wielu sklepów, które właśnie na tym budują też swój wynik finansowy. Wiemy skądinąd, że właśnie ci polscy przedsiębiorcy w centrach handlowych, oni już dzisiaj zapowiadają redukcję etatów. Oni ewidentnie mówią, że mają obrót w tym momencie o 15% obniżony już po tej pierwszej niedzieli, a tak naprawdę dopiero zobaczymy, jak się społeczeństwo całkowicie przestawi i tak naprawdę będziemy to widzieć w przeciągu, nie wiem, kilku miesięcy, na ile ten zakaz handlu w niedzielę przełoży się negatywnie na przykład chociażby na rynek pracy. Doskonale wiemy, że mamy dzisiaj niskie bezrobocie, no ale to też nie zakładajmy, że to będzie trwało wiecznie, a po drugie, mówiąc o takim właśnie dotkliwym, negatywnym skutku, to zawsze dotyka poszczególnych osób. I jeżeli taka osoba straci pracę w małej miejscowości, gdzie tak naprawdę jedynym zatrudnieniem dla niej jest handel, jest powyżej 55 roku życia, ma stosunkowo niskie wykształcenie, taka osoba nie ma szans na zdobycie. Ale dużych sklepów w małych miejscowościach nie ma chyba zbyt wiele. Nie, są. Są dyskonty, są też wielkopowierzchniowe supermarkety, są. A proszę mi powiedzieć, bo wcześniej dużo mówiło się o tym, że sklepy będą szukać różnych kruczków w tej ustawie, żeby jednak te sklepy były otwarte, pojawiły się jakieś takie koncepcje, żeby tworzyć dworce, perony i tak dalej. Ale rozumiem, że to chyba nie było jakiegoś masowego omijania ustawy, jak pani to ocenia? Nie, generalnie ja uważam, że to jest bardzo nie w porządku twierdzenie, że właśnie te sklepy wielkopowierzchniowe będą omijać ustawy. Jesteśmy podmiotami rynku polskiego od kilkunastu lat w Polsce działając na kanwie prawa polskiego. Te wyjątki, które w tym momencie zostały w tej ustawie wdrożone, nie dotyczą nas praktycznie w ogóle. Dotyczą zupełnie
zupełnie innych podmiotów, innych form sprzedaży niż duże sklepy. Tak naprawdę duże sklepy, te wielkopowierzchniowe, wszystkie były zamknięte w niedzielę i będą zamknięte w te dni. Korzystamy oczywiście, że inaczej, zapisy są na tyle niejasne i tak nieprecyzyjne, że one dopuszczają do możliwości takiej interpretacji lub nadinterpretacji. Chociażby ostatnia interpretacja Państwowej Inspekcji Pracy, która totalnie wprowadziła nieporozumienie właśnie na linii chociażby logistyki, tak? Mhm. Bo jeżeli mamy centra dystrybucyjne, które należą do sieci i one nie mogą funkcjonować i nie mogą pracować, a inne centra dystrybucyjne zewnętrzne, firm zewnętrznych należących do sieci mogą, to tutaj jest po pierwsze dyskryminacja, po drugie została de facto zmieniona definicja placówki handlowej, która ewidentny zapis w ustawie mówi, placówką handlową jest placówka, która prowadzi działalność handlową oraz, i tu jest ta koniunkcja, łącznik oraz czynności okołosprzedażowe. Tymczasem interpretacja Państwowej Inspekcji Pracy mówi, że tu chodzi o placówkę, która prowadzi działalność handlową lub czynności okołosprzedażowe, co w tym momencie uderza w centra dystrybucyjne. Czy będziecie Państwo jakoś próbowali negocjować z Inspekcją Pracy, rozmawiamy żeby zmienić z Inspekcją tą interpretację? Pracy. Tak, absolutnie nie możemy tego tak zostawić, ponieważ to tak naprawdę jest wbrew zapisowi ustawy. To jest absolutnie sprzeczne z tym, co mówi ustawa. Zresztą w samym uzasadnieniu ustawy myśmy bardzo dużo czasu poświęcali właśnie dyskusji na etapie jeszcze pracy w Sejmie, w jaki sposób należy rozumieć centra logistyczne i dystrybucyjne, tak żeby ten łańcuch dostaw i zaopatrzenie sklepu było absolutnie dozwolone. Trzeba pamiętać, że nie tylko mówimy tutaj o zaopatrzeniu małych sklepów przez centra dystrybucyjne, ale mamy również placówki cash and carry chociażby, które na przykład muszą dostarczyć na czas i na miejsce towar do szpitali. I co wtedy? Nie możemy otworzyć ich, nie możemy funkcjonować dlatego, że te placówki mają połączoną sprzedaż normalną, handlową plus te czynności okołosprzedażowe. No jest to pełne nieporozumienie. Nie powinno się tak definiować tej placówki po pierwsze, a po drugie, panie rektorze, my mamy dzisiaj 13 wyłączeń. Mieliśmy do niedawna 13 wyłączeń. No nikt do tej pory, żadna z sieci, przy zamkniętym sklepie, czy w Trzech Króli, czy w inne święta, nie otwierała sklepu dla pracowników na noc, czy w ciągu tego zamkniętego dnia, żeby, sprzątali, magazynowali, robili inwentaryzację. To nigdy nie miało miejsca, więc ja nie wiem, skąd w ogóle pomysł na to, żeby podejrzewać, że my będziemy naszych pracowników eksploatować właśnie wtedy, kiedy sklep będzie zamknięty dla zewnętrznych klientów, to my będziemy tych pracowników przetrzymywać, żeby oni w tym czasie pracowali u nas na zapleczu. Liczę na to, że te argumenty przyjmie Inspekcja Pracy. Bardzo dziękuję rozmowę. Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, była moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 9 na Rzecz o polityce.